Otóż materia związana z prawnym charakterem istnienia z Polskiego Związku Łowieckiego, czy ewentualnego zaistnienia prawnego innych podmiotów, które mogłyby wykonywać w ramach zrzeszeń funkcje publiczne, które są zawarte w ustawie o prawie łowieckim, bo to jest jakby dość ważne, dlatego że dość skomplikowany jest charakter tego podmiotu, bo w jednej odsłonie za gospodarkę łowiecką odpowiada minister ochrony środowiska, wojewoda, a jednym z podmiotów takim, można powiedzieć, który wykonuje, czyli jest immanentnie związany z tym obowiązkiem ustawowym, jest Polski Związek Łowiecki. Rzeczywiście w tym przypadku jako monopolista, a z drugiej strony zrzeszający na zasadzie dobrowolności członków, ale ta dobrowolność jak gdyby wynika z tego obowiązku przynależności, bo jeśli nie będzie tej przynależności, to nie będzie możliwości polowania na terenie naszego kraju. Więc rzeczywiście konstrukcja prawna jest niezwykle skomplikowana, ale na ten moment i taką odpowiedź daliśmy również do Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie nie toczą się żadne prace na ten temat. Ja nie słyszałam, żeby jakiekolwiek prace, czy żeby sygnalizował rzeczywiście rząd i zajął się tą sprawą, a tym bardziej grupa posłów. Nie mam wiedzy na ten temat, ilu posłów poluje, ilu jest zapalonymi myśliwymi, ile zna ten temat, bo on jest rzeczywiście specyficzny, aczkolwiek bardzo, bardzo ważny. Dlatego ja uważam, że ustawa, jaka ewentualnie jakby likwidująca monopol Polskiego Związku Łowieckiego, musi wypłynąć z rządu, dlatego że ona musi być bardzo dokładnie przeanalizowana w sensie formalno-prawnym, w zgodności nie tylko z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ale z podejściem do gospodarki łowieckiej w naszym kraju. I to jest bardzo szeroki problem, aczkolwiek bardzo ciekawy, bo ja dzisiaj na bazie zapoznawania się ze sprawą, która zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej niekonstytucyjności pewnych zapisów dotyczących kar dyscyplinarnych, no widzę, że problem jest zdecydowanie głębszy i szerszy. On musi być bardzo dokładnie przedyskutowany przez fachowców, nie tylko z dziedziny prawa, bo prawo jest tutaj, czy prawnicy mogą być pomocniczy. Tu muszą być fachowcy z dziedziny gospodarki łowieckiej, a także myślistwa tak naprawdę, bo rzeczywiście myślistwo na przestrzeni, można powiedzieć, wieków wykształciło swoją tradycję i trudno tutaj tej tradycji i pewnych naszych polskich również kwestii nie brać pod uwagę, więc to wszystko wespół wzięte może doprowadzić do zmiany, ale z tego co wiem, takiego ciśnienia, takiego lobby w Sejmie póki co nie ma. Jest inny problem i tutaj może wypłynąć, ja tak uważam, że może wypłynąć na tej bazie również problem ewentualnych kół, obwodów, organizacji generalnie łowiectwa czy polowań w sytuacji, jeśli nastąpi prywatyzacja lasów państwowych. Tutaj będzie i prawdopodobnie to wymusi dość poważną, oby nie, powtarzam, bo z drugiej strony ja jestem przeciwna prywatyzacji lasów państwowych, ale to może wymusić pewną dyskusję i oby ona była na poziomie, powtarzam, merytorycznym, a nie na poziomie politycznym na temat zmiany organizacyjnej funkcjonowania generalnie łowiectwa w Polsce. I króciutko, jak pani skomentuje taki fakt, gdzie oto myśliwi nabywają do polowania uprawnienia państwowe w drodze szkolenia i egzaminów znanych przed komisją państwową, a związek, teoretycznie dobrowolnie zrzeszający tychże członków, może w sposób dowolny i frywolny tymi uprawnieniami gospodarować, to znaczy wstrzymywać, zabierać, rozbierać, pozbawić. No dlatego mamy tutaj problem niekonstytucyjności między innymi zapisów dotyczących orzeczeń sądów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego. I tutaj stoimy na stanowisku, że no pewne orzeczenia, które mogą ingerować w sferę wolności konstytucyjnych obywatela, a tym samym w tym przypadku myśliwego, to jest takie, które mogą ingerować w jego dobre imię, w godność, czy też w zaufanie innych ludzi do danego obywatela, one muszą podlegać kontroli sądowej. Wszelkie inne, no znane jest w Polsce sądownictwo korporacyjne. Oczywiście Polski Związek Łowiecki nie jest korporacją. My posililiśmy się tutaj dość szerokim wywodem, jakim tworem jest Polski Związek Łowiecki. Czy to jest zrzeszenie, stowarzyszenie, korporacja? No niestety nie jest to jednoznaczne, chociażby w związku z tym, że wykonuje no, pewne zadania z zakresu, które jest w domenie administracji publicznej. To jest dość skomplikowana konstrukcja
prawna, ale ja myślę, że wszystko idzie w kierunku i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowisko Prokuratora Generalnego, wreszcie stanowisko Sejmu małymi krokami idzie jednak w kierunku kontroli sądowej. Zatem no, jak gdyby ograniczania tutaj możliwości i swobody Polskiego Związku Łowieckiego.